Dobry wieczór. Mieliśmy pewne założenia przed meczem i kilku z nich kompletnie nie byliśmy w stanie zrealizować. Mówię tutaj przede wszystkim o zatrzymaniu kontry. Zresztą wszyscy dobrze wiedzą, że zespół Rosy Radom jest tak zbudowany, zbilansowany. Potrafią grać bardzo dobrze szybkim atakiem. Na to się nastawialiśmy przez ostatnie kilka dni. Niestety się to nie udało i tak naprawdę nie wiem, co było spowodowane, czym była spowodowana nasza trochę nieudolna gra w drugiej kwarcie, która ustawiła tak naprawdę cały mecz. Pod koniec zawodnicy pokazali chwilami, że potrafią walczyć, ale no, w koszykówce gra się 40 minut i każdy taki przestój przez takie drużyny jak Rosa Radom będzie po prostu wykorzystywany do bólu. Gratulacje dla trenera Kamińskiego i jego zespołu. Dziękuję. No cóż ja mogę powiedzieć o tym meczu? No, przez trzy kwarty, no, praktycznie zawaliliśmy drugą kwartę. Gdyby nie ta druga kwarta, to według mnie mecz ułożyłby się zupełnie inaczej. No. Przez trzy kwarty pokazaliśmy, że możemy walczyć, możemy dotrzymać kroku Rosie. Zawodnicy, którzy wyszli z ławki, dali impuls dobrą obroną i od tego momentu zaczął się dla nas mecz dobrze układać. Troszkę przestój w czwartej kwarcie. Chyba za szybko uwierzyliśmy, że ten mecz się już skończył. Natomiast no, wygraliśmy i to jest najważniejsze. Cieszymy się ogromnie i szykujemy się na Turów, bo za tydzień mecz z Mistrzem Polski. Gratulacje jeszcze dla drużyny ze Starogardu, która pomimo tego, że przegrywała już prawie 30 punktami, walczyła i w tej czwartej kwarcie naprawdę napędziła nam stracha, bo gdy przewaga stopniała do 10 punktów, mogło być jeszcze różnie. Ten Mike trafił bardzo ważny rzut i cieszymy się, że ten mecz wygraliśmy. Dziękuję. Gratulacje dla Polfarmy. Mówię właśnie tutaj za, w szczególności za ten powrót w czwartej kwarcie, gdzie już mówię, było 20, ponad 20, a potrafili wrócić na 10 punktów. Niemniej jednak, no mówię, dla nas najważniejsze jest to, tak jak mówiłem przed przyjazdem tu do Starogardu, że najważniejsze jest zwycięstwo, żeby podtrzymać tą pasę, że jeżeli chcemy się liczyć i być jak najwyżej przed playoffami, musimy takie spotkania wygrywać. Myślę, że było sporo błędów, sporo głupot, ale było też równie kilka pozytywów, także to cieszy kolejna wygrana. Teraz mamy Turów u siebie w domu i trzeba się bardzo, bardzo, bardzo mocno przygotować.